Dobra, już po fajrancie czas na zlecenie naprawy 8. Mamy naprawić wydech, gdyż jego samochód strasznie głośno chodzi, oczywiście. Mam nadzieję, że będzie z wydech. Na pewno gdzieś z tyłu. I na dole. Więc trzeba to sprawdzić. Tutaj jest, czyż nie? O podwozie, ta. Teraz sprawdzałem filtr. Czy coś może tu posprawdzać? O! Tłumik końcowy, czyżby może? Chyba sobie może lepiej posprawdzam tak wszystko. Nie, to ja chcę sprawdzić. O, tłumik końcowy jest zepsuty. Czyli dobrze pomyślałem. He. No to jest nawet dobre. Tak samo. Sprężyny niestety nie mogę. Więc trzeba tak sobie włączyć to, bo to jest fajne. Ta opcja. Czas na tryb demontażu. Trzeba odmontować ten tłumik końcowy. Jeśli tak fajnie by było, że tak można sprawdzać sobie przy pomocy jakiegoś tam programiku już jakieś rzeczy tak normalnie se móc podejść, nie? O, to jest zepsute, to mu wymienię. Tłumik końcowy, ech. Filtr paliwa, czym się kiedyś męczyłem. Kolektor wydechowy. A mod łącznik pasek. A to chyba będzie na końcu, nie? To jest pompa paliwowa. Oby tego nie było, nie? Bo z tym by... kiepsko. Rura wydechowa tylnia. A to i nie była rura wydechowa, tylko tłumik końcowy. Tyle hajsów trzeba poświęcić, żeby mu jedno auto naprawić. Ale dostaniemy 700 chyba, więc jest nawet okej. Więc teraz trzeba tryb montażu. Łubu dubu. Dam mu ten nowy, dobra, niech będzie. Bo mi gra nie zaliczy. I jest. Czyż mi się udało? Czyli jeszcze nie. Czyli jeszcze coś tu jest nie tak. Sprawdzanie. To. Posprawdzę mu już od razu wszystko, nie? To jest nawet okej. Pokaż mi ten rura przed nią. Tego już nie mogę, to już nie jest ta część. No a czyli trzeba teraz to wszystko zdemontować again. Dobra, teraz muszę po kolei iść, tak, masakra. No. To nie wiem, po co to w ogóle wkręcałem. Chyba sensu. Ale co tam? Teraz to. Demyt! No demyt! Ta myszka! Ta myszka, no! Dobra. Odkręcamy. I ostatnie. To jest tłumik środkowy, okej. Więc idziemy po tłumik środkowy, trzeba zamówić go w shopie. To jest tłumik środkowy, no. Więc pięknie. Idziemy zamontować. Teraz tylko muszę znowu tu wejść, nie? Musi się obrócić, co mać. Teraz, aha, montaż. O, jest. Nawet tak jest trochę, będzie łatwiej, moim zdaniem. I jest. Teraz ta rurka wydechowa. Kręć tym. Dobra, i końcowa tutaj tłumik. Końcowa tłumik. Damn. No i tyle. To ja muszę wszystko wypełnić. Ja sobie zrobię krótki fajrancik tam na jakąś śnickę. Widzimy się przy 9 naprawie. O!
Okej, już po szlizce. Czas na naprawę dziewiątą. Mamy wykonać jazdę próbną i naprawić układ sterowniczy. Wiecie, ciężko są mać. No, tutaj na pewno będę musiał użyć internetów. Dobra. Szybka jazda próbna. Car Mechanic Simulator 2014. Dobra, spróbuję dzisiaj tak, ze środka. Przyspieszenie. Pięknie, zakręciłem, udało się jako tako. Oh damn! No co ty tym tak kręcisz jak... Nie wiem czym. O, dobra. Teraz będę miał jazdę slalomem. Masiomuś, raz jest, coś jest nie tak ze sterowaniem. Bo to chopie chodzi jak... Coś ty z tym autem robił? Aż tym się nie da sterować. O, dobra. To jakoś poszło, ta końcówka. Pięknie zahamowałem. Tylko nie wiem po co ta, jazda próbna, jak i tak mi to nic nie pomoże. Chyba, że pomoże. A gdzie może być sterowanie? No gdzieś na pewno... Albo... No na pewno nie w oponie, tak? Dobra, zaczniemy może... Czy jest coś wspólnego z sterowaniem? O! Na pewno zdejmę to. Teraz łączę sobie to. Łączę sobie to. Ja sobie tutaj... No tu widzę, jest wszystko... Okej. Okay. Tego nie mogę sprawdzić. O, to mogę, to jest ok. To mogę tylko popatrzeć, to mogę sprawdzić. Wstydzę, że wszystko ok. Ja bym musiał sprawdzić jeszcze alternator, nie? Nie. Demontaż, muszę ściągnąć to. Sprawdzić teraz. No czemu nie mogę tego sprawdzić? Dame. Ale to mogę sprawdzić, to jest ok. To też jest ok. O, no praktycznie on ma chyba nowe auto. No, mogę sprawdzić, dobra. Chyba tyle mam do sprawdzania tutaj praktycznie. Też jest dobre. Tego nie sprawdzę. O! Widzę! Tutaj. Więc ja sobie dam tutaj tryb montażu. Muszę dać to. Tutaj. Pasek klinowy. Maska na dół. Maska down. Dobra. Do góry. A jak widać, tutaj jest coś z... tu jest coś z... nie tak z, przekładem kierowniczym. Więc... Muszę oponę odkręcić. Damn it! Czy jak to jest u góry, to to mogę odkręcić? Już to sięgnę przecież, nie? Damn it, szkoda. Dobra, idziesz na dół, ja tu se na klęczki wsiadam. I odkręcam opony. Jeszcze dwie. Dobra. Teraz muszę odkręcić tarczę. Muszę zdjąć tarczę hamulcową, panie. Ha, tarczy nie muszę, dobra. Chwila. Damn it, no. Muszę zdjąć to. Czyli to muszę zdjąć, nie? A żeby zdjąć to, muszę zdjąć... Zewnętrzny drążek. Nie drążek, to nie jest drążek. No, drążek, dobrze mówię. Dobra, teraz to. I teraz... Przekładnia. Co, muszę dwa wyciągnąć? No bez jaj. Serio? Dobra, niech będzie. Znaczy, mi to nie robi za bardzo dużej różnicy. Ja to mogę dwa dwa koła wyciągnąć. Nie opony, co ja gadam.
O, ty masz chopie nowe auto praktycznie, a dzisiaj masz wszystko na 100%, a tamto zepsute, no ziomek. Co nie? Co ja mam się ciągnąć? To? Nie mogę tak? Ty to ja cel muszę do góry teraz dać? Ty możliwe. Idzie do góry. Idzie. No bo nie, możliwe, że teraz będę mógł to wyciągnąć. Tak, okej. Okay. Spokojniutko. Ogarnęliśmy. Ja to dość szybko ogarnąłem, coś trochę dziwnego. Teraz co to było? Nie pamiętam, co to było. Dobra, skapnę się. Po nazwie. Mościg nie. Paski klinowe nie. Pasek rozrządu też nie. Przegub nie. Przewód zapłonowy nie. Przykładnie. Co mać? Ja bym sobie odkręcanie tutaj dał. Tak. O, ja bym sobie z chęcią zrobił tak, o, pięknie. Teraz idziemy to. Ale no, Jezu, tylko mogliby poprawić w tej grze sterowanie, nie? Sterowanie jest takie naprawdę nierealne. Montaż. Mam sobie... Dobrze kupiłem, widzicie? Dobra, teraz trzeba dać go na dół. Idzie na dół. Zacznie może od tej strony. Nie wiem czemu, ale zawsze zaczynam z prawej. Dobra, wcelowałem. Wewnętrzny drążek. Teraz to przykręcić. Opona. No ale coś mi się, albo mi się zdaje, albo on to serio przykręca dużo szybciej. O, po kanapce mi się hepło. Dobra, daj ten. To jest przegub, czy co to było? Wewnętrzny drążek kierowniczy. Dobra, ja, runa. Pomyliło mi się wszystko, co mać. Wewnętrzny drążek. Czyli co. Dobra, nieważne. Koło. O, już. Ja? No to ja sobie tam idę teraz do domu, sobie tam odpoczę. Już dzisiaj tyle zrobiłem. Więc widzimy się, jak jutro wrócę do roboty.